Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Mamy 9 gdzieś 30. Ja właśnie piję sobie kawkę, tą co wczoraj, parzoną czarną. Tylko dodałam sobie mleczka, więc już nie taka czarna. Ignaś tutaj zajada sobie serek wiejski, Dawid pojechał jeszcze na jakieś tam ostatnie zakupy, bo musi dokupić kilka rzeczy. No i co? Dzisiaj mamy Sylwester, jest 31 grudnia. Już o północy zaczniemy 2019 rok. Kiedy to minęło? Powiem wam, że nie mam pojęcia. To był cudowny rok, poznałam kolejnych wspaniałych ludzi. Co? Moi chłopcy już stali się tacy duzi. Ach, w ogóle, co? Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że jestem bez makijażu. Nie wiem, kiedy się pomaluję, bo... No dopiero chciałam sobie zrobić na Sylwestra, no ale pewnie jak zaczęłam tego vloga, no to co tam, co nieco nałoży na tą swoją twarzyczkę, tak? Więc tak, tata pojechał, zaczynam powolutku ogarniać również, no bo jak goście przychodzą, no to wiąże się też również to z takim sprzątaniem. Więc tak, pokażę wam pewnie jak się szykuje, pokażę wam moją kreację i zabiorę was na kawałek naszej imprezy sylwestrowej, więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że vlog wam się spodoba i koniecznie zostawcie kciuka w górę. Bawisz się autkami? A jakie masz autka? Pokaż tutaj do kamery. Żółte autko. Też żółte. A jaki ty masz dywanik? Z ulicami, tak? Fiu, fiu, fiu. I kogo to jest auto? Jojo. I jojo, ale kogo? O. Strażaka sama? Nie. Elvisa? Nie. Nie ma Elvisa? Nie. Gdzie jest Elvis? Zgubiłeś go gdzieś w domu? No to trzeba poszukać, wołaj. Elvis! 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 Piłam sobie nowy eyeliner i go szukałam tyle czasu, uwaga. A Dawid go tutaj wsadził. Ja cię kręcę, no dobrze, że jest. Będzie na Sylwestra. Słuchajcie, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że to może być w wazoniku. No ale dobrze, więc będziemy testować z Lovely, zobaczymy jak on będzie się sprawdzał. Kochani, już jest dużo później, ja już jestem umalowana, jak możecie zobaczyć. Mam dużo rozświetlacza, bo to ma być mocny makijaż sylwestrowy, który wygląda o, tak. Bierzmy pod uwagę, że ja zbytnio nie umiem się malować, więc to co sama wykombinowałam, włosy już umyłam, wysuszyłam, jest chyba 17:30, więc jeszcze trochę, bo Basia będzie u nas o 20:00, więc czekamy, czekamy i przygotowujemy powoli kolejne posiłki. Kochani, ja już jestem gotowa, na sobie mam taką sukieneczkę. Ona ma takie lekko odkryte plecy. Na razie postawiłam na związane włosy, bo jakoś, nie wiem, tak mi się wydaje, że jest lepiej, bo jak są odkryte, to wiecie. Więc tak, czekam już na Basię, nie mogę się doczekać, powinni zaraz być. Kochani, goście już są u nas i my teraz z Basią będziemy dmuchać balony i zawieszać serpentyny, bo nie mamy żadnych ozdób tak naprawdę. I uwaga! Hejka! Kto jeszcze nie był na Basi kanale, to Bejsa vlog wpisujcie i wbijajcie, na pewno Basi będzie miło, prawda? No oczywiście, zapraszam. No, w nowym roku fajnie jakby dostała troszeczkę nowych osób i subskrypcji.
No i mamy 1 stycznia. Zobaczcie, jakie ładne niebo. Naprawdę ładne. Kochani, zrobiłam sobie maseczkę. Jak to po sylwestrowej nocy, fajnie jakby troszeczkę ta twarz była jakaś nawilżona po tych kosmetykach, wiecie co? Wczoraj naprawdę użyłam troszeczkę więcej makijażu, zrobiłam taki mocniejszy, troszeczkę więcej podkładu. W taką noc można po prostu sobie zaszaleć, więc tak, tą bąbelkową uwielbioną. Dawidowi nałożyłam trochę i mówi, że fajnie bąbelkuje. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie. Hej! 2 stycznia i ja już jestem po śniadanku, chłopaki również. Będę piła sobie kawkę, no i zjem kawałek czekolady Milki jogurtowej. Uwielbiam. Brawo! No hej, witam się już z tej strony, troszeczkę podładowałam aparat, mam 18%. Ubrałam się, umalowałam, ta bluza to jest nie to z nowej kolekcji, ale jak wtedy byłam na wyprzedażach, to ją kupiłam. Co? Kupiłam sobie jeszcze tą bluzkę taką w zebrę, co wam pokazywałam, znaczy pokazywałam, była po prostu we wcześniejszym vlogu. I jeszcze kurtka, ale kurtkę to wam po prostu później pokażę, jak będę gdzieś tam może wychodziła czy coś w którymś vlogu. Chłopaki mi tutaj szaleją, a ja przychodzę się spytać, jak tam wam minął Sylwester, bo nam naprawdę bardzo fajnie, dobrze się z Basią bawiłyśmy, trochę sobie potańczyłyśmy, naprawdę było bardzo miło. Jakoś długo nie siedziałyśmy, bo Basia chyba pojechała z Michałem około godziny 2:30, no coś w tym stylu, więc tak, ja później jak już pojechali, to się położyłam. Mimo tego, że nie trwało jakoś bardzo do rana, że wiecie, 7 godzina, czy 6, czy 5, to i tak byłam trochę zmęczona, wiadomo, jak to z przygotowania, tańce, hulańce, do późne siedzenie, jak człowiek nie jest przyzwyczajony, no to tak to jest, ale dzisiaj już wracam wypoczęta. I co? Chciałabym, żeby ten rok był jeszcze lepszy, chciałabym więcej osiągnąć na YouTubie. Mam nadzieję, że w tym roku to się spełni, że będzie mi dużo lepiej szło. Przy okazji jeszcze chciałam wam powiedzieć, że te kosmetyki, które dostałam na gwiazdkę z Ziai, tu akurat mam dwa, bo dwa są również pod prysznicem, czyli balsam i... Uwaga, bardzo fajna rzecz, ja wcześniej tego nie doczytałam, ale tam jest żel pod prysznic już razem z balsamem, więc kto nie lubi się balsamować po wyjściu z podprysznica, to jest naprawdę dobra alternatywa, bo po prostu pod prysznicem tylko myjecie się, a skórę macie dodatkowo nawilżoną, tak jakby nabalsamowaną. Serum, rewelacja, bardzo szybko się wchłania, ma bardzo fajny konsystencję, taką leciutką. Tonik, też rewelacja, szybciutko spryskujemy twarz, ja czasami potrafię sobie... Jak wczoraj chodziłam bez makijażu, to spryskiwałam po prostu co chwilę. Nie wiem, czy to jest też takie dobre, ale po prostu bardzo fajnie rozpyla i ma taki, no też taki delikatny, też jakby to powiedzieć, orzeźwia tak tą skórę. I konsystencja tego masła do ciała, za chwileczkę wam pokażę, to jest taki mus, rewelacja, po prostu rewelacja. Okej, tutaj go mam, czekajcie, gdzie tu jest? Satynowy mus do ciała. Pokażę wam, jak ta konsystencja wygląda, już się nim smarowałam. Nie wiem, czy to będzie widać. No chyba nie, ale to jest taka konsystencja takiego, takiej pianki, nie do końca wiecie co, ubitej, no rewelacja. Przy okazji przepięknie pachnie, szybko się wchłania, no to czego chcieć więcej, daj Stasiunka. Niech mi to chłopaki zabierają. Polecam wam bardzo serdecznie tą serię. To jest twoje pole? No widzę, no przecież tam masz takie małe. A nawet kiedy jesteś w podróży? Przyznawać się, my lubimy sobie całą rodzinką usiąść i taką małą rywalizację zrobić, kto wygrywa, może co nieco wam nagram, jak będziemy próbować odgadywać. Bawisz się, Stasiu, nie? Ale super, no pięknie. No daj, mamusi, zrobimy makaronik. O, czekaj.
maszyna do robienia makaronu i tutaj mamy akurat spaghetti, tak? No daj, mamusia robi. Super! Na patelnię. Podsmażamy. Proszę bardzo. Powiem wam jeszcze, że Staś to najgrzeczniejsze dziecko na świecie, co nie? Tak. O, ale tutaj. Jesteś najgrzeczniejszy? No tak. Pychotka. O nie, to musiała dojść. Kochani, jeszcze na tle choineczki. Muszę wykorzystywać to tło, bo no niedługo będziemy pewnie ją rozbierać. Słuchajcie, ostatnio ktoś się spytał, czy nagram Q&A, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to do komentarza tego filmu możecie dodać jeszcze pytanko, pytanie dwukropek czy P w nawiasach i wiecie co, żebym po prostu wiedziała, jak się ich troszeczkę zbierze, to po prostu nagram. My sobie jeszcze, chcę wam powiedzieć, że siedzimy na kanapie, a tutaj nagle bombka spadła i myślałam, że może z tego, wiecie co, odpadła, ale nie, spadła cała ze sznureczkiem, więc dla mnie to było takie, wiecie co, lekko przerażające. Przyszłam, powiesiłam ją tutaj, no i po chwili, widzicie, lekko się dotknie, a cała choinka się po prostu trzęsie i wszystkie bombki, creepy. Dobra, więc czekam, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to koniecznie zadawajcie, teraz się z wami żegnam, wysyłam wam buziaki, trzymajcie się, pa!